piątek na antenie Radia Pryzmat. Błystek. Audycja dla dzieci. Dzień dobry, witamy w Błystku. Moimi gośćmi są... Iza, Pola i Nina. Wszystkie trzy dziewczynki są niezwykłe. Dlaczego? Wymyśliły bardzo czarodziejskie zioła. Jakie? Posłuchajcie. Prawdziwy przyjaciel. Jeżeli masz już dość ciągłych kłótni i fałszywych przyjaźni, wystarczy rozdrobnić płatki tego prawdziwego przyjaciela i dmuchnąć, tak aby płatki dotarły do najsmutniejszych dzieci. Piękno sli status. Ono upięknia i wszystkie rzeczy, do którego to zioło się przyczepi. Gdzieś. I uzupełniać neturcowy. Jak na przykład zabraknie w jakimś miejscu trawy lub jakiegoś kwiatka, to wystarczy sypać płatek tego kwiata i odrasta. Emilka wymyśliła wymus spełnianus niezwykły. To jest coś takiego, że na przykład my, jak chce ktoś latać, to trzeba wejść na wieżę i z niej zeskoczyć i się lata. Trzeba nacisnąć guzik, bo wtedy jest się niewidzialnym, żeby żadne babuleńki nie musiały mdleć. Moje zioło nazywa się młodostylek. Wziąć do ręki właśnie ten kwiat i ubrania same wyskakują z szafy. Nazywa się czasowy cofniarz. Bierzemy do ręki ten kwiat i mówimy na przykład, że chcemy się cofnąć do czasów Mieszka I. Adulec leśny. Przyłóż sobie ten kwiat do ucha, a za 5 minut będziesz śpiewać jak szalony przez 10 minut. Sercołącznik. Niezwykłość tego zioła polega na tym, że jeśli dwie osoby czują coś do siebie, ale boją się sobie tego wyznać, wystarczy tylko, że jedna z osób poda drugiej owe zioło i poprosi, żeby zamknęła oczy i je powąchała. A wtedy słowa same wypowiedzą się z ust. Moje zioło nazywa się czasoprzyspiech. Przyspiesza czas, kiedy przywniesie je do włosów. I najlepiej działa wpięte w koku. Przyspiesza czas po 30 sekundach. Moje zioło nazywa się odstraszacz różany. Kiedy jest się w lesie, no to jak się wplącze go we włosy, to wokół ciebie wyrasta taki mur różany. Majowiec leśny. No jak się to zioło wepnie we włosy, na przykład jak się spotka jakieś niebezpieczeństwo, no ono się zmienia i stajesz się niewidzialny. Przyzywacz mocny. Gdy przyrządzisz potrawę z tej rośliny albo sam ją zjesz, to możesz korzystać z jakiejkolwiek dobrej mocy, którą sobie zażyczysz. Trawka Boga. Można zjeść kawałek lub zaparzyć, leczy wszystkie rany fizyczne oraz umysłowe, daje ciepło i robi ci się miłość. Szóstko szkolnik. Męczą cię złe oceny? Wypij na początku roku herbatkę z szóstkoszkolnika i będziesz miał same szóstki przez cały rok. Książek leśny. Sprawia, że można przeczytać 100 książek na minutę i dzięki temu nie ma się już problemów z lekturami, które rozkładają się czasami na miesiąc. Kampus. Przyspiesza kogoś, że można biegać i ruszać się 10 razy szybciej. Wystarczy wrzucić do wody i wypić. Działa przez 2 dni. Przetwornik zwyczajny. Dzięki niemu możemy przemienić się w co tylko zechcemy. Mogą być to zwierzęta, na przykład mogę się przemienić obojętnie jakiego człowieka. Bielobąbelki. Ta roślina sprawia, że jeśli ubrudzić swoje ubranie, ulubione ubranie, wystarczy pożyć roślinkę i posypać ją w miejsce plamy i wtedy białe bąbelki wyczyszczą ubranie i wszystkie plamy. A jeśli chcesz zrobić od razu duże pranie, możesz to zrobić tylko raz w roku, kiedy będzie pełnia księżyca tylko o północy. Powernik piłkarski. Ta roślina sprawia, że jak jesteś zmęczony albo nieskoncentrowany w piłkę, to poczmyj tą roślinę przez minutę w jednej ręce. I nie będziesz zmęczony, będziesz skoncentrowany przez 12 godzin. Ale trzeba pamiętać, że ta roślina rośnie tylko w mokrym i wilgotnym miejscu. Ciemkojad. Odstrasza jakby ćmy, tak? Lipcu rośnie pod jabłoniami. Robiec ogromny. Gdy miałeś ciężki dzień, a w domu czekają cię obowiązki domowe, robiec ogromny wszystko za ciebie zrobi. Wystarczy, że niepościelone łóżko potrzesz rośliną, a samo się pościeli. Wakacjusz zwyczajny. Kiedy masz już dość codziennej nudy, zerwij ten kwiat i udaj się na wakacje luby. Dobrze się rozglądnij po ogrodzie, a nuż znajdziesz go przy ładnej pogodzie. Kiedy schowasz płatek do kieszeni, zobaczysz, los twój się odmieni.
Odkryję światłonosa nocnego. Zawsze w ciemnościach, gdy brakuje nam światła, gdy mamy przy sobie tą roślinę, to zaczyna ona bardzo mocno świecić na czerwono. Z tego kwiatka robi się napar, który jak wypijesz, to się w szklance pojawi nasionko. Gdy zasadzisz to nasionko, to po godzinie wyrasta drzewo, na którym wiszą zamiast owoców pieniądze. Marzeniu z pospolity. Każdy miał jakieś marzenia, na przykład być piłkarzem albo youtuberem. Jeśli zerwie się ten kwiat, to właśnie się musi zamknąć oczy, włożyć różowy liść do buzi i popić wodą. Moje zioło magiczne nazywa się trzcinusin. Tak. Jeśli nie masz pieczywa, wypij wywar z tej rośliny, a będziesz miał mniej więcej całą piekarnię do dyspozycji za darmo. Teleporter pomarańczowy. Sprawi, że możesz teleportować się gdzie chcesz, kiedy chcesz. Dzięki niemu może będziesz miał spokój od wielu rzeczy. Wystarczy oderwać delikatnie kwiat i go zjeść. Moje zioło się nazywa Milus. Jak nazwa wskazuje, ten piękny i cudowny kwiat, jeżeli masz złą koleżankę lub spotkasz złego zwierzaka, to daj tego kwiatka tej koleżance lub temu zwierzakowi. Od razu cię polubi. Coś dziwnego. Że z normalnych sytuacji robią się dziwne. Komputerus polny. Jeśli zaparzy się z niego herbatkę i później się ją wypije, to będzie się o wiele lepiej grało w gry komputerowe. Będzie się zawsze wygrywać. Travus pospolitus. Jak się zerwie i zasadzi, to pomaga roślinom rosnąć. Mój wywłochacz niepospolity wywłochujący. Sprawia, że na całym ciele rosną włosy. Moje żono nazywa się Firitetes zwyczajny. Jak się wsypie to do coli, bo w innych napojach to nie działa, to przez 24 godziny można żartować jak nikt inny. I najdziwniejsze jest to, że nigdy to zioło nie rośnie w jednym miejscu przez cały czas. Zielsko Apolla. Jeśli łegniesz takie cudo, to będziesz najpiękniejszy z najpiękniejszych. Uwaga, tylko dla płci męskiej. Występuje on w jak najwyżej położonych obszarach na kuli ziemskiej, jak najbliżej nieba. Moja roślina nazywa się Wielkus Patitus Benta. Benta od mojego imienia. Jak ktoś lub coś zje Wielkusa Patitusa Benta, to stanie się wielki jak ocean. Można go znaleźć w lesie. Moje zioło nazywa się strzelić 5 goli w sekundę. Po prostu trzeba znaleźć właśnie tą roślinę, no i po prostu zrobić z niej kulkę, dasz pod poduszkę, w dzień weźmiesz się do kieszeni, pójdziesz grać w piłkę. Różnokwiat. Można go znaleźć tylko na Chorwacji w głębinach. Po znalezieniu tego kwiata szybko trzeba włożyć do lodówki. Dzięki temu kwiatowi masz wszystkie moce. Chciałam zaprezentować zioło Energy Day i musisz wsypać zioło do gorącej wody i uzyskasz energii na cały dzień. Nie zapomnij o powąchaniu zioła. Występuje w bardzo wilgotnych miejscach. To firma Transporton i to jak ktoś ma dość swojego świata po prostu, że mu się nudzi, to wystarczy, że dotknie na przykład telewizora, na którym ogląda coś, widzi jakieś zdjęcie z filmu, trzyma to zioło w ręku i znajduje się w świecie tego filmu. Zwalacz zwyczajny. Po prostu dodaje super siły, żeby coś rozwalić. Plastik domowy i łacinka to jest plastus domus. Moje zioło pomaga w pracach plastycznych. Jak jakiejś osobie się nie spodoba praca plastyczna, którą zrobił, to wtedy się smaruje maścią sporządzoną z tego zioła i wszystko mu ładnie wychodzi. Energitos morski. Jeżeli zjesz połowę kwiatka, to będziesz miał wymarzyć sobie kompa, tableta i telefon, a jeżeli zjesz całego kwiata, to będziesz wymarzyć wszystko, a nawet konsolę. Nieszkołus pospolitus. Wystarczy się ukuć jego igłą i z nieznanych powodów nie pójdziesz do szkoły. Na przykład rozchorujesz się przed pójściem. Pięknus pospolity. Jeśli chcesz mieć piękną cerę, to
Przyłóż na jedną minutę do twarzy pięknusa, no i będziesz miał przez cały dzień piękną cerę. Buw syrenka, że jak podniesiesz ją w ręce, staniesz się syrenką, przez ile chcesz. Magiczusz, że jak zmiksujesz i zrobisz z niego lody, to dostaniesz magiczne krzesło. Lore Expert, jak z niego zrobisz herbatę, to będziesz miał 30 level w LOL-u. Zioło nożno. Kiedy zjesz to zioło, to będziesz najlepszy w piłkę nożną. I jeszcze kiedy się zje to zioło, to czasami może być zahipnotyzowany. Zdrowie 2000. Jak zjesz jeden płatek, to możesz uzdrowić nawet najgorsze choroby. Pluż morski. Napisałaś tutaj, że jak się wyciśnie sok z kwiatu, wtedy będzie można wybrać takiego pluszaka, jakiego się chce. Chciałabyś jakiegoś wyjątkowego pluszaka? Tak, świnkę. Pluszaka, taka, która ma raciczki, takie jak prawdziwa świnka. I ogonek? I ogonek taki zawinięty. Energiusz pospolity. Jego moc polega na tym, że gdy na przykład ma się problem ze wstawaniem rano, gdy nie może się wstać, to wystarczy wypić herbatę z energiusza i od razu ma się energię na cały dzień. Teniso Power Radę. Trzeba wypić z tego zioła herbatę, a się wygra każdy turniej tenisowy i można to zioło znaleźć w lesie tropikalnym. Szmatuszek szmatkowy. Jak się dotknie podłogi, to wtedy on wyczyści wszystkie brudy. Moje zioło nazywa się życieleniowiec leśny. Jak się zerwie jeden czerwony płatek z tego zioła, to trzeba poczekać 2 minuty. Jak się poczeka te 2 minuty, to będzie się mogło spełnić 2 życzenia. Zależy, ile będzie tych czerwonych ziół. Kwiat morski. Że jak się odczeka 3 minuty po zerwaniu, to wtedy da ci taką moc, że można pływać, 3 minuty oddychać pod wodą. Teleport leśny pozwala na teleportowanie się do jakichś miejsc. Po zjedzeniu tego zioła należy odczekać 10 sekund, potem zamknąć oczy i otworzyć 2 sekundy później. Szafir wieczny. Moje zioło ma moc taką, że kiedy powącha się lub zje to zioło, ten kwiat, to wtedy można mieć wieczne życie. Kolorowiec mały i zlitownik pospolity. Kolorowiec mały pozwala zmienić kolor w jakiejś groźnej sytuacji, stać się niewidzialnym albo zmienić jakiś inny kolor. A zlitownik pospolity powoduje, że na przykład ma ktoś trudną sprawę w szkole, na przykład dostał jakąś złą cenę i nie chce, żeby się rodzice dowiedzieli, to wtedy trzeba zjeść jeden płatek z litownika, pomyśleć, żeby pani się nad nim zlitowała i pani się nad nim zlituje. Kotorew rośnie tylko w lato, sadzi się ją na jesień, z tej rośliny rośnie drzewo, które jest puste w środku. Na samym dole jest mała dziura, z której wychodzą młode kotki. Tehan czarny powoduje portal, który teleportuje do strasznych łotrów lub zamienia w dym. Żeby zadziałał pierwszy krok, trzeba polizać 2 razy. Żeby zadziałał krok drugi, trzeba go połknąć. Elfunek mewny z moich najciekawszych ziół sprawia, że znasz rozmowę mew i rośnie tylko nad morzem i rośnie w zimę. Życzenia spełniać piaskowy. Może spełnić życzenia. Każdy. Zabawkowiec łąkowy. Czy on rośnie na łące? Tak. Będzie spełniał życzenia dla dzieci. Jakie chcą zabawki, tak? Tak. Golownik łąkowy. Czy to zioło sprawia, że się szczela gole? Bardzo szybko. Czy trzeba wypić herbatkę z niego, czy sproszkowany zjeść? Kiedy ci się udało znaleźć tego golowca? Byłam na łące. Czas zatrzymywać łąkowy, bo może zatrzymać czas, że kiedy chcesz pobyć samym. Także nikt ci nic nie mówi,
Aniulec majowy. I co on sprawia? Dlaczego jest magiczny? Bo jak się go potrze o skórę, to wtedy można sobie zmienić wygląd wszystkiego. I można zmienić sobie skórę, kolor i ubrania. Zdrowówka. Powoduje, że masz więcej siły i od razu jesteś zdrowy, jak chorujesz. Kwiat tysiąclecia. Jak się powącha, to tak to można latać. Normalnie się unosi. Czasownik lawowy. Jak się je zje po prostu z jakimś daniem, to wtedy można później przenieść się w czasy dalekie, jak były dinozaury albo jaskiniowcy. Niebójczyk nadzwyczajny. Znaleźć go jest trudno niż kwiat paproci. Trudniej niż kwiat paproci, tak? Tak. Jak go powąchasz, to daje takie moce, że po horrorze nie boisz się. Nie boisz się, nawet jak oglądasz horror, tak? Dinozaurus polnomorski. Kiedy potrzebujesz jakiejś pomocy na historii albo gdzieś, to przenosi cię tam, gdzie potrzebujesz. Teleportus jaki? Górski. Górski, dobrze. Teleportowanie. I na przykład co można zrobić? Mam karę na wychodzenie z domu i chcę iść do kolegi. Tak, i wtedy korzystasz z mocy tego zioła, tak? I teleportujesz się do kolegi. Tak. Mój pomocnik październikowy polega na tym, że jeżeli na przykład ktoś ma problemy ze spóźnieniem się do szkoły, dzień mu mija strasznie, czuje się źle, wszystko mu idzie źle, to po prostu rano może wypić herbatę, zaparzy sobie pomocnik październikowy i wypije, to nie dość, że nie spóźni się do szkoły, to później dzień mu mija doskonale. Rzecznica pospolita. No to to zioło, na przykład jak się ma jakieś marzenie, że na przykład chce się mieć jakąś zabawkę, to najbardziej tak jakby jest u dzieci, jak chcą mieć jakąś zabawkę, a na przykład nie ma pieniędzy, to wystarczy na przykład z jednego listka, jeśli jest to tak jakby mniejsze, zaparzyć sobie herbatkę, czy dołożyć do jakiegoś jedzenia i wtedy to tak jakby się pojawia. Karoliko, Loros Pospolit. Powie się zaklęcie, Kolorus, Majdokus, niech ja będę jak zobrazka. To wtedy się wejdzie do obrazka i można przeżywać tam przygody po prostu. Różowy humor. Różowy humor. I jaką ona ma magiczną moc? Że jak się powie magiczne zaklęcie, to ono sprawia, że ktoś jest w lepszym humorze. Niewidzialny stary. Jak ktoś jest stary, to może się przemienić na niewidzialnego, normalnego człowieka. Młodego, tak? Mhm. Tyle tylko, że niewidzialnego. Tak. Aha. Ona się nazywa tajemniczy spełniacz marzeń. Otóż jak powie się jedno marzenie, zamknie się oczy, one się po sekundzie spełni. Niewidzialnik łąkowy sprawia, że jak się zrobi z niego herbatę, jest się niewidzialnym. Leśniaczek tnący. Leśniaczek pnący. Kiedy zaparzy się to zioło i wystarczy łyk i wszystkie stresy znikają. Człowiek się wyluzowuje, tak. Nie myśli o tym, że się na przykład spóźni do pracy albo do szkoły. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, do usłyszenia. W piątek na antenie Radia Pryzmat. Błystek, audycja dla dzieci.